Siemanko wszystkim, z tej strony Migao i jak sami możecie zobaczyć, dzisiaj po dosłownie równym miesiącu na kanał wpada kolejny normalny, długi odcinek ze zmian i nowości, jakie ogólnie pojawiają się w grze Fortnite, a pod lupę dzisiaj zabierzemy sobie nowy sezon 4. Wraz z tym chciałbym ogłosić wam, że zwykłe filmy nie będą pojawiały się na kanale codziennie, tylko bardziej w momencie, gdy w internecie pojawią się jakieś ciekawe informacje, a dodatkowo na kanale niebawem startuje turniej dla was na sprzęt od SteelSeries, a więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w linku w opisie. No a wy przed startem tego filmu pamiętajcie o kodziku Migao 2, tak jak te dwa kozaki tutaj, pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem i o zostawieniu łapeczki do góry pod tym filmem, a my przejdźmy sobie już do nowego filmu na tym kanale. A jak coś, to jedna osoba z komentarzy pod tym filmem wygra ode mnie prezent w Fortnite za 500 fałdolców, także napisz szybko komentarz z nikiem, a ja na dniach odpowiem na jeden z komentarzy, który wygra tą nagrodę. No a więc tak, nowy sezon 4 rozdziału 3 według wszystkich informacji ma pojawić się dokładnie 17 września, czyli za około 39 dni, więc normalne jest to, że w internecie już pojawiło się mnóstwo wycieków i informacji na jego temat. Jedna z ciekawszych informacji, jaka w ostatnim czasie pojawiła się w internecie i dotyczy całego tego tematu, to motyw przewodni nowego sezonu, czyli fabuła, jaka pojawi się wtedy w grze, i większej stawia tutaj na superbohaterów i Marvel. Wszystko to za sprawą pewnej teorii, która jest już od poprzedniego rozdziału i chodzi w niej o to, że w sezonie 4 i rozdziału 1 i rozdziału 2 pojawiła się ta sama tematyka i większość twierdzi, że w sezonie 4 tego rozdziału też tak będzie. Dlatego też wszystkie zdjęcia, jakie ogólnie pojawiają się na filmikach na YouTubie i dotyczą sezonu 4 w tym rozdziale, przedstawiają, że nowy sezon będzie sezonem z superbohaterami, supermocami i głównie chodzi tutaj o ponowny sezon Marvel, tak jak kiedyś. Teraz w tle, jak i wcześniej, mogliście zobaczyć nowe grafiki oraz filmiki, które zostały stworzone przez społeczność i większość z nich przedstawia właśnie taki nowy sezon 4, dlatego też temat ten warto poruszyć przy filmie z nowego sezonu. No i oczywiście temat ten do tej pory nie został nam bardziej rozjaśniony ze względu na fabułę obecnego sezonu 3 i to, że nadal nie wiemy, co tak naprawdę stanie się w tym sezonie przez event lata i przerwę między aktualizacjami, która trwa aż 4 tygodnie. Dopiero 16 sierpnia, gdy Fortnite postanowi wypuścić kolejną aktualizację, poznamy dalszą część fabuły tego sezonu teraz, a to pozwoli nam na dalsze manewrowanie informacjami na temat nowego sezonu i fabułą, jaka ma się tam pojawić. Wstępnie możemy tylko zakładać, że w nowym sezonie pojawi się tematyka superbohaterów, ale na obecną chwilę nikt wam tego nie zagwarantuje, ale ja sam osobiście zobaczyłbym ponownie taki sezon, bo sezon 4 rozdziału 2 był chyba najlepszym sezonem, który kiedykolwiek pojawił się w tej grze. Kolejną z rzeczy, jaka pojawiła się w internecie i tyczy się nowego sezonu, to temat busów bojowych, które przetłumaczyłem wam lekko na niedawnym shortcie i chodzi tutaj o dokładnie te 3 grafiki, które twórcy opublikowali w internecie. Wszystkie grafiki kolejno zostały opublikowane przed startem sezonu 1 w tym rozdziale, zaraz kolejna przed startem sezonu 2 też w tym rozdziale, no i ostatnia, czyli ta tutaj, została nam przedstawiona przed startem tego sezonu teraz. Shina, czyli jeden z najpopularniejszych likerów, odniósł się do tego i dał znać, że kolejna grafika wstępnie ma przedstawiać noc, bo z każdą kolejną grafiką coraz bardziej się do niej zbliżamy, i dodał jeszcze, że coś złego nadchodzi do gry. Wstępnie wszyscy mówią tutaj, że bus bojowy pojawi się z tą nocy, a tylko dlatego, że nowy sezon przypadnie na taki event jak właśnie Halloween i klimat nocy na pewno będzie dobrze odzwierciedlał tematykę nowego sezonu 4 w tym obecnym rozdziale. Oczywiście samo Halloween na 100% pojawi się w grze w nowym sezonie, a tylko dlatego, że przypada ono na 31 października, czyli raptem 44 dni po starcie sezonu 4, a sam sezon na pewno potrwa do około grudnia i zahaczy o tą datę w kalendarzu. I jest to właśnie kolejna rzecz, o której sobie powiemy i dotyczy nowego sezonu 4, czyli pierwszy event, który pojawi się w grze, i chodzi tutaj o Halloween, w którym gracze dostaną darmowe nagrody, specjalne skiny i mnóstwo nowości w grze. Temat ten zaczniemy sobie ogólnie od tego, kiedy to wydarzenie trafi do gry, i wstępnie, jeżeli dobrze wszystko liczę, pojawi się ono albo 18 października po aktualizacji 22.20 albo 25 października po aktualizacji zawartości. Nie jestem co do tego do końca pewny, ponieważ nie ma jeszcze w grze nowego sezonu i jeżeli sami policzcie sobie dni według kalendarza, to przypadną one na te daty, a wraz z tym gracze otrzymają od twórców gry mnóstwo ciekawych rzeczy. Wcześniej wspomniałem wam o darmowych nagrodach, które na pewno pojawią się w grze za wyzwania, i o nowościach, które pojawią się na wyspie, czyli mroczne dekoracje, ale najciekawsze są oczywiście specjalne skiny, które są po prostu rzadkie. A tylko dlatego, że tak samo jak skiny świąteczne, są one dodawane do sklepu z przedmiotami tylko raz na rok, czyli w okresie trwania wydarzenia, tak więc już wam zapowiadam, żebyście oszczędzali trochę fałdolców, bo skiny, które tam będą, są totalnie kozackie. Do tego wszystkiego, jak co roku, event ten będzie zawierał potwory i będą to albo duchy, albo biesy, które będą tylko w zwykłych trybach, a na wyspie pojawi się ogromna mgła, która lekko zmniejszy pole naszego widzenia podczas rozgrywek. Całe te wydarzenie omówimy sobie bardziej dokładnie dopiero, gdy będzie do niego bliżej, bo tutaj przedstawiłem wam to, co do tej pory się tam pojawiło, a jak zawsze twórcy gry zaskoczą nas swoją pomysłowością i dadzą nam coś totalnie fajnego, co na pewno nas wszystkich zaskoczy. Z pozostałych rzeczy, jakie pojawiły się na temat nowego sezonu 4 w rozdziale 3, to kilka zmian oraz nowości, jakie zawitają na wyspę, i od razu zaznaczę, że są to tylko pojedyncze rzeczy, które zostały opublikowane kilka dni temu na Twitterze. A dokładnie jedną z takich popularniejszych rzeczy, które pojawią się w nowym sezonie 4, to nowy, można by powiedzieć, mech, o którym więcej powiedział sam Hypex w swoim poście na Twitterze, w którym zawarł wszystkie potrzebne informacje. Dał on znać, że Epic Games pracuje nad nowym mechem, który pojawił się po niedawnej aktualizacji w plikach gry i ma on zdolności blokowania, biegania, strzelania głównego i drugorzędnego sprintu oraz przeładowywania, a sam robot według niego ma trafić do gry w nowym sezonie czwartym, który niebawem trafi do Fortnite'a. Jak widać, Hypex zawarł dość sporo informacji na temat tych nowych mechów, co oznacza, że twórcy gry są już na dość dalekim etapie jego tworzenia, a temat tego mecha zostanie nam rozwinięty bardziej dopiero po kolejnych aktualizacjach, które niebawem będą wprowadzone do Fortnite'a. Oczywiście najwięcej szczegółowych informacji na jego temat poznamy dopiero po tej głównej aktualizacji, która wprowadzi nowy sezon czwarty w rozdziale trzecim i chodzi tutaj o aktualizację 22.0, która będzie aktualizacją wprowadzającą nowy sezon czwarty w rozdziale trzecim. Co jednak ciekawe, to nie koniec nowości, ponieważ nadal jest bardzo głośno o pewnej funkcji, jaka zawita do gry w nowym sezonie czwartym i mowa tutaj o trybie pierwszoosobowym, czyli perspektywa, w której widzimy świat oczami naszej postaci w grze. Sama funkcja ostatnimi czasy była dość sporo razy aktualizowana i wstępnie według informacji od Hypexa, czyli najpopularniejszego leakera, ma ona zostać wprowadzona do gry wraz ze startem nowego sezonu czwartego, ponieważ wtedy będzie bardzo dobry moment na jej wprowadzenie do gry, a tylko dlatego, że sama zmiana perspektywy będzie dużą zmianą, która raczej wątpię, że zostanie dodana do gry w trakcie trwania sezonu i tak wielką zmianę twórcy gry na pewno będą chcieli zapowiedzieć wraz ze startem czegoś ogromnego, a start nowego sezonu na pewno będzie bardzo dobrą okazją na wprowadzenie trybu pierwszoosobowego. Oczywiście poza tymi wszystkimi zmianami i nowościami, które są dla nas nieznane, są jeszcze zmiany, które wszyscy dobrze znamy. Jest to oczywiście zmiana obecnego karnetu bojowego oraz wszystkich jego przedmiotów oraz zmiana naszej mapy. Są to dwie rzeczy, na które gracze czekają najbardziej zaraz po starcie nowego sezonu i niestety, ale tych rzeczy nie znamy przedwcześnie, tak jak było to przed startem obecnego nam sezonu, ale wydaje mi się, że niebawem poznamy wszystkie te rzeczy. Teoretycznie za około miesiąc, bo 10 dni przed startem sezonu twórcy gry skupiają się głównie na nowym sezonie i są publikowane zwiastuny i to właśnie one w głównej mierze zaprezentują nam, czego możemy spodziewać się po jego starcie bezpośrednio w grze. Oczywiście nadal musimy też pamiętać o naszym głównym przeciwniku w tym sezonie trzecim, czyli złym charakterze, którego mogliśmy zobaczyć na sam koniec sezonu drugiego podczas wydarzenia i był on widoczny w punkcie zerowym i to właśnie ten temat może pojawić się i w tym sezonie, jak i też w nowym sezonie czwartym obecnego nam rozdziału trzeciego. Nie wydaje mi się, żeby w tym sezonie pojawiła się dalsza kontynuacja całego tego tematu, ponieważ ona również będzie pasowała do tematyki, jaka ma pojawić się w nowym sezonie czwartym i głównie mowa tutaj o mroku, Halloween, no i całej tej reszcie. Wstępnie nowy sezon czwarty rozdziału trzeciego zapowiada się naprawdę kozacko i szczerze najbardziej jestem ciekawy rozwinięcia tematu fabuły, czyli właśnie superbohaterów i Marvela, ale jakoś mam przeczucie, że twórcy gry nie zastosują takiej tematyki ponownie w nowym sezonie czwartym i jak już to pojawi się coś po prostu innego i coś całkowicie nowego. No i dla tych wytrwałych szybka informacja na sam koniec. Na moim serwerze Discord, do którego link znajdziecie w opisie, wystartował taki, można by powiedzieć, mini konkurs na klawiaturę, w którym trzeba po prostu być aktywnym na serwerze, tak więc wpadajcie w link w opisie, zaakceptujcie regulamin na kanale z regulaminem i aktywnie czatujcie z pozostałymi osobami, które znajdują się na moim serwerze na Discordzie. No i jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim łapeczkę do góry, tak żeby trafił on do większego grona odbiorców. Pamiętajcie też o subiku z dzwonkiem, żeby nie przegapić kolejnych takich filmów na kanale, no i pamiętajcie o kodziku Migao 2, tak jak te kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie jeszcze koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o nowym sezonie czwartym i o nowościach, jakie przedstawiłem wam w tym filmie, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live'ie około godziny 22. Yo!